Cześć moi drodzy, dzisiaj naszym gościem jest Serko Dziun, przyszły rywal Popka. Gościnnie ten wywiad dla nas będzie tłumaczył dyrektor sportowy organizacji KSW Wojsław Frysiewski, za co serdecznie mu tutaj z tego miejsca dziękuję. I od razu pierwsze pytanie, czy Erko nie czuje się troszeczkę zdziwiony tym, że jego kolejny pojedynek w KSW będzie zawodnikiem, którego pokonał zawodnik, którego Erko ostatnio znokautował? Okay, so the first question is whether you are not like surprised that you are fighting a guy who was beaten by your previous opponent. Well, no, I'm not, because I had them, both of them, in my vision. The moment I saw them at the first fight, I wanted to fight them both, and I got the chance to do that, so I took the chance. No, Erko mówi, że nie, w ogóle nie jest zaskoczony, bo kiedy po raz pierwszy był na gali KSW, widział właśnie walkę Popka z Tomkiem Oświecińskim i wtedy chciał zawalczyć z oboma i no, bardzo szybko się udało doprowadzić i do jednego, i do drugiego pojedynku. Chciałbym zapytać Erko też, co wiesz o swoim przeciwniku, czy widziałeś jego poprzednie walki i czy znasz muzykę, twórczość, którą Popek wykonuje? What can you tell about Popek and his fights? Have you seen his fights before? And what can you tell about his music? Are you familiar with the stuff he does in the music industry? Well, I saw his last fight. I was there, and I expected, actually, to be honest, that he will win the fight, but that didn't happen. And I did some research. I checked his videos about his last fights. I know he has that good strength, punching power, and that he's he has some power. I can see it. But it doesn't surprise me, and I'm not scared, and I'm willing to take him for the next fight. About his music, the only thing I can say is jestem królem. No, I know he makes good music, and I respect him for that. You know, I've been in the music myself. I've done some things. Respect for his career, but this time we are fighting, so we're not making music. No, Erko mówi, że tak, oczywiście widział jego poprzednią walkę na żywo, też w jakieś fragmenty poprzednich walk zdaje sobie sprawę, że Popek dysponuje tym silnym ciosem, ale jakby nie obawia się tego, nie da się zaskoczyć i no, będzie na to przygotowany. Oczywiście też kojarzy jego karierę muzyczną, jeśli tak można powiedzieć, zna kawałek Jestem Królem, szanuje za to Popka. Też sam trochę muzykował, ale tym razem nie będą przecież tworzyć muzyki, tylko będą się bić. Gdybyś mógł, Erko, powiedzieć, jakie są twoim zdaniem twoje atuty w tym pojedynku, a czego najbardziej musisz obawiać się, jeśli chodzi o twojego przeciwnika? So can you say what are your strengths in this matchup and what are the strengths of your opponent that you should be aware of? First I'm gonna talk about him, so I know he will be dangerous for the first 30 seconds, 1 minute, you know, but I will avoid that or counter him back very hard, and after that it's my game, you know. It may be also finished sooner, but we will see how it goes. My strong points are I'm faster than him, I will avoid him, and my strongest point is that I'm disciplined 150%, so whatever I'm doing in life, I'm doing it 150%, so I take this very seriously, this fight. I train very professionally, I prepare 150%, and I will show this to the world. No, Erko mówi, że najpierw chce powiedzieć o mocnych stronach swojego rywala, no to to jest to, że jest niebezpieczny w pierwszych 30 sekundach. Potem, gdy te 30 sekund, może do minuty minie, to będzie tylko jego gra. Czuje się szybszy od swojego rywala. Jest zdecydowanie bardziej zdyscyplinowany, bo kiedy poświęca się czemuś, robi to na 100% i w tym jest jego przewaga. Jeśli nie uda mu się go skończyć w pierwszej minucie, to na pewno zrobi to po tym czasie i wygra ten pojedynek. Chciałbym zapytać chwilę o przygotowania, oczywiście nie o to, jak przebiegają, ale z kim, Erko, sparujesz i czy myślałeś o jakichś wyjazdach do Szwecji, może czy do WCA, bo ostatnio gościliśmy tutaj Roberto Soldicza.
Can you say a little bit about your trainings? Who do you train, spar with? And have you thought about maybe going to other gyms, other countries, like Roberto did? He came to Poland for the last 2 weeks to WCA gym in Warsaw. Listen, Roberto is training all his life already MMA, and he's a high level fighter. He has to go different locations to get better skills or learn new things. For me, at the moment, I'm good at UFD. You know, don't forget, I just started with this shit. No, with MMA. So it's a little bit different. I spar with heavy guys, you know, I always choose my weight. I spar with guys that have over 20 fights. That's the difference between me and these guys. I don't care. I go there, I fight with lions, I get beat up as well. But this way I learn, you know. I don't take private lessons to have only one trainer training me or doing pad work or stuff like that. No, I go inside the cage, I do sparring. I learn, I get beaten, I beat, and that's how I move forward. No, Erko mówi, że oczywiście nie jest jeszcze na takim poziomie jak Roberto Soldiš, który jest zawodnikiem, który trenuje od wielu lat, walczy na bardzo wysokim poziomie, i żeby rozwijać się dla takiego zawodnika, wyjazdy są bardzo potrzebne, może wtedy nauczyć się czegoś nowego, potrenować z nowymi przeciwnikami. Dla niego on jest jeszcze nowy w tym sporcie, wszystko co potrzebuje znajduje się w UFD gymie w Düsseldorfie. Tam Erko nie bierze prywatnych lekcji, nie trenuje tylko z trenerami, tylko normalnie ćwiczy na grupie z zawodnikami, którzy mają po 20 zawodowych walk, z nimi sparuje. Często to oni go biją, czasami on ich bije, ale w ten sposób, trenując z lwami, uczy się i rozwija się jako zawodnik. Na razie to mu zdecydowanie wystarcza. Chciałem też zapytać, Erko, o twoją ambicję i powód przejścia do MMA. Czy to jest tylko chęć sprawdzenia się w kilku pojedynkach, czy jednak wiążesz z tą karierą w MMA jakieś większe plany na przyszłość? So, what are your goals in MMA? Is it just taking a few fights and having fun with that, or do you have like a secured plan of mixed martial arts career in the future? Like I said before, I take this job, I call it a job, I take this very seriously, you know. It's a hard sport, it's one of the hardest sports I ever did in my life, but it's so satisfying because you see yourself improving every training, every day. You want to become better. You need to use your brain, you know. It's not just, okay, let's punch people in the face. No, you need to use your brain, figure out what's the best way to knock someone out, but don't get beat up, you know, don't get punches. So I take this seriously, so I prepare fully focused for next fight. And after that, we will see, you know, I will continue with MMA and let the surprises come. I like to surprise people. No, Erko mówi, że traktuje ten sport bardzo poważnie, podoba mu się, jest to najtrudniejszy sport, z jakim się spotkał w swoim życiu. Podoba mu się to, że z każdym dniem czuje, że się rozwija, staje się lepszy, że trzeba używać głowy w tym sporcie, tak żeby znokautować swojego przeciwnika, jednocześnie nie dać się jemu pobić. Na razie skupia się na tej walce, nie chce wybiegać w przyszłość. Ma takie podejście do życia, że no, czeka, aż życie go zaskoczy, ale na pewno poświęca się w tej chwili temu i tej walce w 100%. A jaki wpływ treningi MMA mają na twoją pracę jako modela fitness, na w ogóle na twoją sylwetkę? Czy jest to problem, czy w ogóle to nie wpływa na twoje jakby pozostałe prace, jak to nazwałeś? So how does the MMA training affect your other jobs and activities like fitness, modeling? Does it affect that, or it's what it is? Well, listen, while I was training MMA, especially for the last fight, I got so shredded, you know, my body fat dropped so quickly that I didn't even have this with the prep of before with fitness. So actually it improved my body. It is sometimes watching out, you know, the face, of course, it can happen, you know, but
I don't care, because since I started with MMA, new doors has opened for me. I got new opportunities. I got new sponsor contracts. And they like the rough look. You know, I was always actually like a bad boy type, you know, anywhere that I did the promotions. And now just more completing the full picture. No, Arko mówi, że właściwie to nie przeszkadza, nawet pomaga, bo trening MMA, szczególnie do ostatniej walki, pozwolił mu zejść z poziomem tłuszczu jeszcze niżej niż kiedykolwiek mu to się udało, kiedy trenował z ciężarami. Tak naprawdę ten sport nadaje mu takiego dodatkowego charakteru, złego chłopca. To też pozwala, otwiera przed nim nowe drzwi i pozwala mu zdobywać nowe kontrakty sponsorskie, nowe jakieś projekty, w które może się angażować, także właściwie nie widzi tutaj złych stron tej sytuacji. A jak, Erko, oceniasz swoją popularność w Polsce? Przyjeżdżając tutaj, czy odczuwasz, że jesteś osobą popularną, czy są jakieś historie związane z tym, ludzie rozpoznają cię na ulicy, jak to wygląda? How would you assess your popularity here in Poland, especially after last fight? Do people recognize you? Are there any funny stories you had being recognized here in Poland? What can you say about that? Well, actually, after last fight, we went to Gdansk, to the city, and everyone recognized me, and they were happy, you know, what happened, and they were like, yeah, you did a good job, and, you know, people recognized me before as well, but now it's just more respectful, you know, people respect that, because many people doubted what I could do, and they were like, yeah, this guy is just talking, and he will get killed in MMA, and stuff like that, you know, people have always judgments. So I proved myself, and that's what people like, you know, they respect me now more, and I will keep improving. No, Erko mówi, że szczególnie po ostatniej walce, kiedy cieszył się z wygranej w Gdańsku, ludzie podchodzili do niego, gratulowali mu. Mówi, że był już wcześniej faktycznie znany w Polsce, ale teraz czuje, że ludzie bardziej szanują to, czego dokonał. Wcześniej mogli myśleć, że nie ma, że zostanie zniszczony w MMA, że nie ma szans, że tylko dużo mówi, a nic w klatce nie pokaże, ale po tej walce ma takie wrażenie, że jest szanowany za to, co zrobił. Zapytałem o tą popularność w Polsce, ponieważ zastanawiam się, Erko, czy na przykład myślisz, że gdyby KSW zechciało rozszerzyć swoją ekspansję na Niemcy, czy byłbyś jedną z twarzy, która mogłaby przyciągnąć rzeszę fanów na taką galę? So, going from your popularity in Poland, do you think that if KSW wanted to do a show in Germany, you'll be one of the main faces of KSW possible debut in Germany? Well, main faces, I don't really look at that. I'm Erko, and people know me who I am. So it doesn't matter where in the world, you know, I work for it, and it will stay like that. You know, I'm very confident. sorry, I have to laugh. It doesn't matter where, but I think it's a good opportunity in Germany to make a big show, you know, and show everyone what is really MMA. It was a big show compared to all the rest in the world. No, Erko mówi, że przede wszystkim nie zastanawia się nad tym, gdzie walczy, skupia się na sobie, jest sobą i jest pewny siebie. Nie wie, czy byłby główną twarzą, czy nie, trochę jakby zostawia to innym, ale na pewno jeśli KSW miałoby robić galę w Niemczech, to chciałby być jej częścią i byłoby to coś, co mogłoby, taka gala w Niemczech byłaby świetną wizytówką i pokazaniem wszystkim, że można robić show na wysokim poziomie w stylu, jaki to robi KSW. A czy Londyn jako lokalizacja jakoś specjalnie ekscytuje Erko, czy właśnie to nie ma dla niego żadnego znaczenia? Czy wolałby na przykład walczyć w Polsce, czy ekspansja na wyspy też jest dla niego w porządku? Is fighting in London anything special for you? Would you rather fight in Poland, or is London
whether it bring if is is it, does London brings any special thing for you fighting there? No, it just brings a different kind of people. I mean, from another area to KSW and to see my fight. I think it makes some people more easier to travel to see my fight because a lot of people live in the area. But it doesn't really matter. For me, to be honest, I like Poland, you know, especially the vibe here. For me, it's also a big question, how will it be in London? You know, but I'm excited to go there. I was there for other things during fitness, but this time I'm going there to fight. No, Erko mówi, że tak naprawdę dla niego to nie ma znaczenia. Z pewnych względów może to dobrze, bo więcej jego fanów, łatwiej im będzie po prostu pojechać na jego walkę, bo w Wielkiej Brytanii ma też ich sporo. Zastanawia się, jak to będzie w Londynie. Oczywiście w Polsce też mu się bardzo podoba i lubi to odczucie związane z przebywaniem tutaj, ale tak naprawdę dla niego nie ma to znaczenia, gdzie walczy. Jest podekscytowany tym, że tym razem będzie to w Londynie. Chciałbym zapytać jeszcze właśnie dosłownie o parę słów na temat Polski, ponieważ większość, praktycznie chyba każdy zawodnik KSW, który został tutaj sprowadzony na walki, był w Polsce pierwszy raz, od razu w tym kraju się zakochał. Jakie są twoje odczucia i czy przed KSW miałeś okazję być w Polsce wcześniej? Almost all the fighters who came from to KSW from other countries fell in love in Poland almost immediately. Was it the same with you, and have you been able to be in Poland before your career in KSW, and what can you say, why do you like Poland that much? Yeah, well, I was here before because I was here for photo shoots and for other expos in the fitness industry, and the vibe was always crazy, you know, a lot of people training here, everyone is busy with fitness or MMA, and that's what I experienced now, so everyone loves MMA. I saw when I was fighting in Gdansk, like kids from 10 years old in the crowd, you know, and then you have grandmas from 55 years old that are also there, you know, everyone loves it, everyone is coming to watch it, and that's, I think that makes Poland really special, you know. And last not least, but the women are really... Dobrze! No, Erko miał okazję bywać w Polsce już wcześniej na różne sesje i na aktywności związane ze światem fitness. Podobało mu się to w Polsce, że właśnie zarówno Polska ma trochę bzika na punkcie fitnessu, treningów, ale też i MMA. Podobało mu się to w Polsce, że na galach można spotkać 10-letnie dzieciaki, a także 50-letnie starsze panie. No i oczywiście to, o czym nie da się, czego nie da się zapomnieć o Polsce, to jak piękne są tutaj kobiety. No właśnie, już kończąc ten wywiad, chciałem tylko powiedzieć, że przed chwilą siedziałeś tutaj, rozmawiałeś z polskimi pięknymi kobietami, więc pewnie wolałbyś kontynuować tę rozmowę, niż siedzieć tutaj, rozmawiać z jakimś brodatym gościem. Także bardzo dziękuję ci za wywiad i do zobaczenia na KSW. So he says that he saw you talking to some beautiful women in the corridor, so he thinks that you'd rather stay and come back to them to talk with them, not to do the interview with a bearded guy. So he won't ask any more questions. Dziękuję, thank you so much, and you're right, let's go back. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.